Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Gringroof, teraz proszę ruszać się. Ja jestem Gringroof, a to jest World of Tanks w ramach wtorkowej serii Pancerne Wtorki. Sprawdzałem na tubach, nikt nie ma takiej chwytliwej nazwy, zatem super. Gram pudlem, bo robię ten mini maraton, mini misję w ramach wydarzenia D-Day. Dzisiaj muszę zniszczyć jeden czołg przeciwnika. I gram pojazdami historycznymi, zatem padło na pudla. Oj, prawie. O ty Hellcatcie, dobra, chowamy się. Wyszło super, generalnie wymiana całkiem spoko. Dostałem dwie buły, o nie nic, wyjechałem jak bobek. Ogólnie jestem bobkiem z WN-em na poziomie 665, więc nie oczekujcie ode mnie gameplayu na poziomie New Multi Show albo innego kuźwa faj, bo się zawiedziecie generalnie. T150, masz dobre działo, dobrą bułę, ale ja nie chcę na ciebie wychylać raczej. Chociaż ty jesteś za czymś tam? Tak, ty jesteś tam za budynkiem. Tylko wyjeżdżając tutaj, ja się mogę narazić jeszcze na ostrzał z tej strony. Więc mówiąc to, nie wiem do czego tu w ogóle wyjeżdżam. Ale to nic. Te 150 pufnęło. Oj, 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 oj. Z ojem pojedynkować się raczej nie warto. Chociaż... Oj się ode mnie odbił. No to nie fart trochę dla oja. Masz coś miękkiego? Nie. Dobra. Dobra. On już tutaj się we mnie celowuje. Powinien mu się celownik rozjechać. No, nawet na mnie nie patrzy. Dobra. Okej, okay, on już wystrzelił, więc jest... No nie, no rykoszet, ja go chcę zniszczyć, bo chcę mieć tą misję zrobioną. Dobra, mamy go. Zatem misja jest zrobiona. W ogóle 700 odbitego, bo jakimś cudem on się ode mnie odbił. W sensie ja odbiłem jego strzał, więc na moją korzyść. Więc pomimo beznadziejnego początku wyszło nawet spoko. Czy on tutaj wyjedzie, ten... Ten lajcik, kołowiec głupi śmieszny. No dobra, nie wyjedzie, bo nie żyje. Ale tam jest jeszcze P-43. Może uda nam się go jakoś tutaj strzelić? Pewnie, że się uda. Powinien dostać blinda jednego. Oj, nie dostał blinda chyba. Dobra, tutaj garnek go trzeba. Tylko to sieje takie kalafiory. Takie to kalafiory sieje swoją drogą, że... Głowa mała. W każdym razie ja, jak grając w czołgi, stawiam sobie taki cel zawsze, żeby mieć WN wyższy niż mam zawsze. Czyli jeżeli mam teraz 600 WN u mojego, to w tej bitwie nie chciałbym go dostał. 1200 WN. Ale 4-minutowa bitewka to nie jest dużo. Ważne dla mnie jest to, że wykonałem misję. No dobra, witam was w drugiej bitewce, zaraz po wygranej pudlem. To znaczy, mówię, te bitwy nie są zbyt szałowe, mój WN to tam 600 coś, 665, więc moim życiowym celem jest robienie w bitwach WN-u większego niż to, co mam. Czyli dla mnie bitwa spoko, dla was może być taka sobie. To ma być seria bardziej taka przyjemna do pogadania czy do postrzelania. W każdym razie teraz padło na Type'a 4 Heavy z drugim działem, nie tym stokowym, ale z tym drugim, które jest bardzo mierne, bo... Czemu nie mogę kliknąć, ale ona ma bodajże 75 penetracji? Ten pocisk w ogóle? Jest dość mierny. Czemu ja pojechałem tędy, a nie miastem, tak jak reszta normalnych ludzi? A więc jakby strzelanie z pocisków normalnych mija się totalnie z celem, bo i tak nic nie zrobię. No,
Co najwyżej mogę kalafiora zasiać albo odbijać. Mówię tak, bo myślałem, że to działo będzie fajniejsze, bo ja wiem, że trolle mają, że haubice mają raczej mierną penetrację, ale penetracja na pojeździe 9 poziomu rzędu powiedzmy 75. Dlaczego on tam cały czas na mnie czeka? On tam na mnie czeka, żeby mi w bok zawalić, nie? I czuję, że on za chwilę wykorzysta moment. Właśnie, co zrobi? Dobra, ładuję premkę, stanę w tym miejscu. Mam nadzieję, że Arta nie zdąży mi nic zrobić. A nie, ja ci tak nie przebiję, nie strzelę tobie. Bo ładuję 21 sekund te trolla. No i Arta właśnie wykorzystała okazję, we mnie strzeliła. Ale to nic, naładujemy sobie pocisk. Wycelujmy i może tym razem kalafiora to nie zasieje. Może. Czemu zostałem tutaj sam? I dlaczego ten czołg jedzie już na mnie? Dlaczego ta bitwa już jest przegrana? Co mi strzeliło? 60 TP. O ja. 60 TP wyjeżdżający na mnie jest w stanie zrobić mi ała. Jak panzer zaraz mi za 900 strzeli. Patrzcie, za 1500 może też wyjebać. Wyjebał za 1200. No cóż. Cóż. Ja go nie prawił. Nie ma opcji, żebym ja go prawił. No, chowaj się. Ładuj ten pocisk premium. On tu jedzie. I on pufnął. Matko, ale mi uratowali dupsko. Ale co nie zmienia faktu, że nadal jestem jak panzer, który właśnie będzie chciał zrobić mi bukakę. Nie żebym nie lubił, ale wolałby mnie. On coś tu próbuje. O ja, kalafior. Ale kalafior. Kąty i w ogóle, i wiecie, no. Rak. Dobra, jak panzer jest w stanie teraz mi zrobić ała. Ale nie chcę, no to dobrze. Może jeszcze jedną bułę mu sprzedamy. Żeby ten włoń jakoś wyglądał. Chociaż ja wyjeżdżając do niego robię głupotę, bo sprawiam, że to on będzie miał przewagę nade mną i właśnie się wycofuje do miejsca, gdzie tą przewagę będzie miał i mnie przebije. O, ale kalafior poszedł z jego strony. Dobrze dla mnie. 240 uszkodzenie krytyczne. Dobra, on wywalił kalafiora, więc... Ej, ale ostatnio w ogóle fajny tekst słyszałem. A, że to jest rozrzutnik gnoju, a nie, że sieje kalafiory. To też dobry tekst swoją drogą. Arta, fuk. Ale praw mi się i tak te naprawki były zużyte, więc... Więc wiecie. Object, ty jesteś w stanie mi też ała zrobić. Byś chciał. Więc mam nadzieję, że nie chcesz. No chciałbym jeszcze jedną bułę jakąś tam strzelić, wiecie. Nie utknąć, kuźwa, nie utknąć. Utknąłem. W każdym razie bitewka mierna. W sensie bardzo mierna. 1600 odbitego, 600 po wykryciu. To jest taki sobie damage. Ale ogarniemy temat, ogarniemy.